Witam Was bardzo serdecznie, drodzy Państwo, po raz kolejny dnia dzisiejszego. Mam nadzieję, że błąd już ustąpił. Na samej po krótkiej przerwie technicznej. Mam nadzieję, że teraz wszystko będzie działać prawidłowo. Wiem, że nie, no ale no, mam nadzieję, że tym razem ciągle. Na przykład ja posiadam od pana 2,30 dzięki platformie Discord, który mi przesłał plik do lokomotywą prywatnie. Czubak. Dzisiaj jedziemy EP07A. I właśnie ją sobie uruchomię. To bardzo fajny skład, który mi osobiście się podoba. Witam serdecznie panie Michu. Ponownie. Po krótkiej przerwie mam nadzieję, że nie, że już nie dostarczyłem. Zaraz go to trzeba tutaj zrobić. Teraz sprawdzimy, nie jedzie. No, niestety maszyna wykrywa, że jest niewłaściwy sprzęt dla tej lokomotywy. I nie chce mi łączyć ich razem z wagonami. Włączymy, odhamowujemy i czekamy na ściągną pasażerową wypadek na godzinę odjazdu. O składzie może powiem jeszcze raz. Mamy jeden wagon dzielony, pierwsza klasa z drugą. Mamy dwa wagony starej generacji przedziałowe. Mamy dwa wagony nowej generacji przedziałowe. I mamy dwa wagony nowej generacji bezprzedziałowe. Jak widzę, to się nie chcą wczytać te tabliczki, ale one spokojnie się wczytają, pomału, pomału i się wczytają. Wagony po prostu muszą wykryć, co jest nie halo po kolei. Dobrze, tak wygląda EO07A. Jeśli ktoś by chciał link do pobierania, proszę się podesłać przez wiadomość prywatną. Ja podeślę link do filmu, który dostałem od pana na wykrzyki. Tak abyście również mogli pobrać. Dobrze, dostałem odjazd. Jak widać, tym razem wszystko działa prawidłowo i skład może pomału ruszyć. Dobrze, dodajmy trochę mocy i lecimy. Bardzo przyjemne jest to wprowadzenie. No może i nie jest to wykonanie najwyższej jakości, jak na maszynę. Nie jak na maszynę, no ale... No jest dobrze.
Można zająć, ale będzie to bardzo dziwnie wyglądać na zakrętach. Mogę panu pokazać, panie Michu, ale nie wiem, czy to będzie satysfakcjonujące. No. To jest pierwsza klasa. Ale widzisz, no to jest tak, jakbyśmy z tego widoku na lokomotywę robili. I to się obraca tak jak lokomotywa, niestety. A to się tyczy tylnego wagonu. I siedzimy w tylnym wagonie, więc no nie powinno być to aż tak widoczne. Widzicie? A no tu 40 ma być. Ale hamowanie ten pociąg, ta lokomotywa ma trochę. Te dźwięki hamowania są jeszcze do dopracowania. Przyciszę wam ogólnie, drodzy państwo, cały symulator, no bo żeby nie było za głośno, nie? W porównaniu co do mojego głosu. No tego chyba byśmy nie chcieli, ale nie przegłuszał symulator. No to się pewnie działo. Witam serdecznie, panie Szklawon. Witam. Zimrail niestety nie wyszło w trzecim kwartale 2021 roku. Ale już oczywiście na to zbieramy do czasu, tak aby potem móc od razu na początku wziąć i zakupić Zimraila. No i cena podana jest ceną orientacyjną przeze mnie. Trzy wagony nowej generacji, 1 na 2 czy 12 wagonów, ale o co chodzi? Gdzie te wagony? O nie! Ja też, panie Szklawon, czekam z niecierpliwością na Zimraila. Na pewno będzie to jakieś odskocznie od maszyny, jeśli chodzi o trasy, jakie będą tam dostępne. I oczywiście składy również. Pod Lesiaku zawsze zwiedza to więcej, no niestety ja tu choćbym chciał dać więcej wagonów niż 8. Ja nie mogę, bo mi się w peronie na pewnej stacji nie zmieściły, wiesz? A nie miło. No niestety. Drodzy państwo, pozwólcie, że tradycyjnie wezmę sobie łyka wody. Jako, że dzisiaj po ciężkim dniu pracy, no trochę zmęczenie i gardła jest. Ostatnio było 10, nie wiem, no cóż. No
No mówię, tu by się w peronie na Mijance nie zmieścimy. A tam będzie jechał skład naprzeciwko i my musimy go przepuścić. Musimy się zmieścić w jakiejś określonej długości składu. A chciałem grać więcej, bo to jest skład przeze mnie stosowny. Na potrzeby dzisiejszej symulacji epizodu 7a. Czy jak lokomotywa nowa, to i cały skład musi być również. No. Co tam, panie Michu, pana słychać? Bo to dzisiaj ciepły dzień był. No mówię, u mnie dużo roboty, no jak już ciepło się zrobiło, to trzeba trochę porobić. No te wyświetlacze tutaj są tylko orientacyjne, nie? Prędkość 0 na godzinę, tutaj te wartości się w ogóle nie zmieniają. Temperatury, ale wskaźniki sami się zmieniają. Gryfin 6 wagonów nowej generacji, drugie klasy 3 zielone i jeden zwykły. No dobrze, to się cieszę, że dobrze, a co zadanie bojowe jakie? Jakie to ciężkie zadanie było wykonywane. Nie no, ale hamulce w tej lokomotywie to są wiatrowe właśnie, nie? Przydali delikatnie. Nie zobaczyłem, do ilu ma być tutaj to ograniczenie. A nie, to jest informacja o przejeździe. Czyli dalej 70, bo wskaźnika do 60 na razie nie było. Ale moc ma ta lokomotywa, no mogę się tego ukryć. Czuć, że się jedzie inaczej niż... Papiery zawieźć do księgowej w autobusie. Rozumiem, rozumiem. 31 stopni, co to za tak ciepło? No panie Michu, pan to w jakichś rejonach Polski mieszka, gdzie niedawno nie wiem. No, niestety dzisiaj 26. Trochę zimniej. Dobrze hamują te wagony. Dobrze hamują, bo sama lokomotywa to strasznie, strasznie źle. Jak raz się rozpędziłem samą lokomotywą do 120, to w ogóle wyhamować nie mogę. Na maksymalnym zaciągnięciu hamulców. No z tymi wagonami to nawet na jedynce jak idealnie hamuje. A limonka złapana. A w Szczecinie, no tak. Tam to mogło grzać. Na Szczecina to ja mogłam, no bardzo duży. Nie wiem, czy się... A no tak, no, bo mówiłem, że to może kiedyś spać do Szczecina. No tak, mówił pan, panie Michu, kiedyś. Ja już mam tyle informacji na głowie, że czasami ciężko zapamiętać wszystko.
Widziałem na zdjęciach. Na zdjęciach widziałem, zgadza się. Nie, w domu cały czas 60 pokazuje, a nigdzie nie widziałem znacznika, tego wskaźnika. Nie, może do 60 nie ma być. I się zastanawiam, skąd to się wzięło. Dobrze, do hamowania hamulcem pomocniczym, bo zjazd na stronę Turingu. Następna stacja, Paszki Wielkie. Moca namierza 120, zarządza się na pewnym odcinku, nawet 140 będzie. A jedziemy do tej nowej scenerii, gdzie jest 140. Witam serdecznie, panie Jakubowy. Jak Alheim? No, bardzo miło się jeździło, była ostatnia tranzycja. Z tego, no. Z linii numer 132. Ale pana, panie Jakubowy, to nie było. Więc, no niestety, pozostaje panu czekać na wypuszczenie najnowszego odcinka. Sąsiad, który jest już zaplanowany zresztą. Gdzie jeździmy na mapie Alheim V4? Problem z biletami, no leczki był. Niestety nie umiałem się posługiwać tamtym stronie. Drodzy państwo, lokomotywa się znowu popsuła, nie? Nie zmówić. No, optymalizacja tak różnie było. A, bo wyłącznie szybki się. Wszyscy siedzą na transmisji. Nikt nawet nie doradzi. Czemu ten pociąg nie chce jechać? Że się znowu już lokomocja wniosła. A jedno. Nie no, optymalizacja. No lekkie przecinki były. No tak, no 25-30 przy odcinku. No jest, zużycie procesora było 80%, nie wiem. I grafiki też w miarę niskie, więc... Nie wiem, jak po prostu się ładują te bloczki, to przecinam, nie wiem od czego. Czy 60 FPS wszędzie na słabszy? To ja nie wiem. Mamsi to dziwny symulator. Zresztą pani Jakubowy może pan zobaczyć na odcinkach moją irytację co do opcji. Ja tak jak wujek Bohun, oczywiście ciągle mam problemy. Jeśli chodzi o ten symulator.
Czuba. Żebym szarpnął tym składem teraz. Normalnie. Pamiętajcie, drodzy Państwo, dajcie nie jeździć. Zachodniopomorskiego impulsa nie było kiedyś. Jakiś tam impuls kiedyś był, nie już. Ale pewnie można. Wiesz, takie coś zrobić. No po co was ty wymienić? Panie, przecież to się nic nie dzieje. Nie chodzi o to, że się przegrzewa, spokojnie. 75 stopni ma procesory. Przy maksymalnym obciążeniu. Grafika 80 pary. Spokojnie, benchmarki były robione. Wszystko pod kontrolą. Nic się nie psuje. No właśnie, opcji 2 to opcji 2. Tego się nie da wytłumaczyć. No widzicie, no wydawałoby się, że maszyna bardziej obciąża komputer od opcji 2, a tu jednak chcę opcji 2. No nie wiem, no maszyna według mnie jest ładniejsza od opcji. A jakość działa w 60 klatkach. Ciekawe jak Simrail sobie poradzi, jeśli chodzi o optymalizację na takich komputerów Engway. W sumie mieszczę się w rekomendowanych wymaganiach, nie? Mój komputer, jeśli o to chodzi, no i na rekomendowany. Powinno być dobrze. Więc jeśli ktoś chce zobaczyć Simraila, nie polecam na zabrnąć do końca celu do 3/4 na 2021 roku, kiedy ten właśnie symulator ma wyjść. Pan Pani Jakubowy jeszcze w firmie pracuje w opcji. Ciekawe zajęcie. Ja szczerze mówiąc się na to patrzyłem, ale jak to ma mieć ich grafiki mieć czy coś? To ja bym miał czas po prostu na to. Nie jestem człowiekiem, co po prostu poszkodę robi już no, właściwie luźne rzeczy, wszystko co jest związane, a czasami ciężko i też pracuję. Nie miał czasu po prostu na to, żeby siedzieć szybciej przez komputery niż tak jak robię teraz dla was na nocy. Po prostu no, niedawno wróciłem do domu, po ciężkiej pracy skończyłem to co trzeba było, no i mam chwilę czasu, żeby usiąść coś nagrać. Całkowo. Mamy miejsce tlenowo postęp. I następny semaforek mamy na stuchuj.
Panie Michu, plany na jutro. Szczerze mówiąc, wczoraj petycja z jednego przedmiotu i szkoły. Akurat jutro nie mam nic takiego ciężkiego do roboty. W świecie nie mogłem hamować tym składem, nie?